Ona postanowiła sobie zrobić poduszkę na usta. I teraz nie potrzebuje poduszki, może spać tak? Jest jej. Przepraszam, że przez nas twój związek się rozpadł. Nie, spokojnie, spokojnie, znajdę sobie nową. O nie! Tym razem nie zagubiony. To jest coś mieszanka między zagubiony a... Czekaj, bo myślę... No co wymyślisz, no? No? No pochwal się wszystkim, co wymyślisz, no? Słuchamy. Zostawcie 20 tysięcy łapek, a to takie na łatwiznę pójście, nie? Ale wiecie co? My tutaj za dużo nie myślimy, my po prostu lecimy na spontanie. Na spontanie. O to właśnie chodzi w życiu. To jest to, miesiaczki. Eminem. Próbujemy śpiewać rap god w... W przyspieszonym tempie. Ja pierdzielę. Ja już skończyłem. Dobrze! On jeszcze nie. Wow! Oh my god! Leci z tym ziom. Dobrze, dobrze! Mamy tu góralski rap. No, chodź na gramy góralski. Tak, bo ja dziska serbsko bycia, o co by na to chcę zaśpiewał wesoło. Babyk musiał z jedną mygać, a ja z jedną nie będę. Aja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 j
żeśmy to zaśpiewali. Tak, piękny początek góralski odcinka. Góralski rap go. Mnie coś tutaj zastanawia najbardziej w tym wszystkim. Teraz na topie, nawet wejdźmy w ostatni nasz film wspólny, Magda Kressler. I słuchajcie, o co chodzi z tym POV? Znaczy w sensie wiemy, że to jest point of view, czyli wasz punkt widzenia, ale tutaj co chwilę widzę POV, 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 PIF, PAF, tam kurczę z westernu przyjechali, chcą nas rozstrzelać. POV, nie spodziewałeś się, że Rembol założy kaptur. Dobra, zakładamy kaptur. Chyba nie założymy kaptura. POV, nigdy nie wiesz, o które Maciek wstawi film. My też tego nie wiemy. Ważne, że są codziennie, prawda? Dzisiaj też nie wiadomo, o której pani. Kto to wie? Czy tylko ja, jak klikłam filmik, to wyłącznie. Czytaj to, ja nie mogę. Ja mnie oczy krwawią, jak tak patrzę na drzwi. Czy tylko ja klikłam? Wyłączyła, ty nie umiesz. Wyłączyła. Weź tam lepiej zainwestuj w polszczyznę. Mam cię kliknąć? Kliknij się w łeb. Kliknąć cię? Chciałabym ci in ino, ty góra. Dobrze, Górska, jeszcze nazwisko Górska, to wszystko się zgadza. Syćko, ino, ciupaga, łoscypek. Mój tata, który zgotował zupę z dosłownie wszystkiego pod ręką i okazuje się, że nie jest złe. Zajebiste, dajcie lajka. To jest fajne, tutaj sens. Znowu poprawiliście mi naprawdę bardzo mocno humor, super stylówka, ale emotki tam musiała szukać, no chwilę. I do tego ten buziaczek na końcu cute. Dobrze, zdaniem to jest za dużo już na komentarzu. Dobrze, o to chodzi, tak jest. Łanie, no! Za dużo już tych dobrze. Nie przesadzaj. Dobrze. Powiedział dobrze, nie? Największy glonojad świata, muszę go zobaczyć. Nie dało Małgorzata Godlewska. Klasyka Małgorzata. Gdzieś takiego glonojadstwa w Polsce. Komentują glonojada. I ze sobą. Oj, o Jezu! Nie! Nie! Ej, wyobraź sobie, jakbyś się na przykład całował z taką dziewczyną. Czujesz te usta, nie? To jest takie... O czym ty myślisz w ogóle? Żeby doświadczenia międzyciowe, chciałbym spróbować. Serio! Żona by cię naraz wzięła. Ale nie, niektórym to może się podobać. No niektórym na pewno. Ej, satysfakcji, nikt mnie do tego nie przymusza. Czy jej się podoba? To jest najważniejsze, trzeba to podkreślić. Jak wam się coś podoba, wiadomo, będą się z was śmiać. Ze mnie się śmieją, że mam krzywy łeb, zawsze będzie ktoś się z nas śmiać, że mamy coś nie tak w sobie, okej? Okay? Ważne, że ty się w tym najlepiej czujesz. Tak samo wy. Macie usta jak glonojad, nie przejmujcie się tym, jak ktoś się z was śmieje. To jest wasza sprawa, you know. To jest ciekawka usta, to nie było. Wow! Ta kobieta po prostu nie lubi spać na plecach. Patrz, coś ci zademonstruję. Załóżmy, nie? Idziesz na łóżko. No. Lubisz spać na brzuchu. Chcesz spać na brzuchu i śpisz w tamtym. No się nie da, dlatego ona postanowiła sobie zrobić poduszkę na usta. I teraz nie potrzebuje poduszki, może spać tak, no, jest jej miękko. Ale jak byś tak zasnął? Tak na wprost? No może lubi, no. No nie zasnąłbyś tak, nie ma czym oddychać. Lepiej nawet pachnie. Dobra, skupia le mordo. No dobra, lecimy dalej. Zdarzyła się na dniach rzecz niesamowita. Dokładnie tak.
Jo! Patecki dostał małpkę. Piękną małpkę. Taką malutką, faniutką, taką... słodziutką. Stary, to jest najpiękniejszy prezent, jaki mógł w życiu dostać. Nie wiem, czy ci mówiłem, na pewno mówiłem kilku osobom w moim życiu, że zawsze marzyłem, żeby mieć małpeczkę. Małpki myślą podobnie jak człowiek. Znaczy mają takie same ruchy, nie? Tak. I zobaczysz, ja to już widziałem. No. Ale zobaczysz, jak Patec sobie pił wodę i się z małpką dzielił, nie? Jak to fajnie wyglądało. A teraz patrzcie, co dla Pateca przygotowałem. Siemanko, cześć. Cześć. Siemanko. Jaka morda słodka! Małpka. No to jak dziewczyny, nie? Typowe. Jaka słodka małpka! Jak kogoś lubi to. Z pampersem na dupie, żeby się nie obsrał. Ale Patecki kocha małpy. Macie każdy z... odebrał mu mowę normalnie. Do największych mam. Patrz teraz, patrz teraz, pa. Ej, zarąbiste to jest! Patrz teraz. Popłakałem się ze szczęścia. Popłakałem się ze szczęścia w tym momencie, co jest grane. No nie, nie wierzę. Ej, fajnie, kurde Felek. Ej, patrz jak się uszkiem bawi, tu, patrz. Jakie to zarobiste to jest. Kupimy sobie jakieś małpę? Kupujemy małpę kiedyś. Od 3000 do 30. Ja myślałem, że to jest droższe jakieś. Ty, no to Władek, lej ten. Idziemy do zoo. Idziemy do zoo. Idziemy do zoo. Już się zachowuje jak małpka. Ale takiego kumpla być. Stary, masz kumpla po tego tak jak ty. Nagrywasz sobie zagubionego z małpką, nie? Która jest tutaj i na przykład se śpi albo coś. Jeszcze jakiś czas temu chyba, jak wychodził Snacki, z koleżanką się umówiliśmy, że kupujemy sobie kapucynkę. No, i... ty romantyku. O, zarąbiste romantyki, ty. Małpę sobie kupujemy. Patet zazdro, het. Ale jesteśmy na łączach, halo? Jesteśmy na łączach, okej. Siema, Maciuś. Czekaj, lewle. Co to jakieś cheaty? Nie, to nie są cheaty, to jest... Nie przeszkadzaj! Nieznana komenda, trwa losowanie. Spuściła się ten... kumula losowa, jak to się mówi. No to wlodź! Komora! Nie. Komora! Chyba, nie wiem. Komora losowanie, no. Tutaj zobacz, chyba na jakąś wojnę się przygotowujemy. Tak, wymiana miecza z brązowego na srebrny. Myślę, że może być lepszy. Zobacz, zawodnik... Patrz, co robi. Tutaj widać umiejętności są teraz pokazywane. Dobrze, tak jest. Patrzcie, może się czegoś nauczymy. W życiu jest potrzebne jak kłaść kabel stone. To jest potrzebne w życiu. Bardziej potrzebne niż wam się wydaje. Dawaj jakiś parkour. O nie! Co się stało? I koniec. Nic się nie stało. Niestety koniec gry, ale zawodnik walczył, tak, walczył. Jak wojownik. Prawdziwy wojownik. Czemu ty mi przybyłeś żółwika? Tak sobie przybiłem. A mieliśmy do czynienia z kim? Czekaj. Angry. Wściekły Ram. Ktoś się wkurzył na swoją kartę pamięci Ram. Powiedział, a nazwę się wściekła karta pamięci. Będzie kreatywnie, fajnie. Co tam? Cześć, co tam? Siema. Siema, po co? O Jezu. Siema. Siema, co się dzieje? O Boże, ja dostałem takiego zawału, jak ty wbiłeś. Każdy dostaje zawału, a ty chodź w górę. Jeszcze kiedy będzie odcinek? Codziennie są stare odcinki. Ja nie wiem, o której dzisiaj będzie odcinek. Ja też nie wiem. Co, nikt tego nie wie. Ale są codziennie, więc do 24 macie siedzieć na kanale bez przerwy i obserwować. No, ja mogę nawet się pochwalić. No dawaj, mordu. Masz jakiś tam fajny miecz, czy co? Kilof, czy co? Oj. Remol, to to? Remol? O, to jakiś nowy. Przepraszam. Zobacz, ty jeden film obejrzał, zobacz, jeden nie tylko. Jeden, ja oglądam co chwilę. Tak, jeszcze pewnie powiedz, że logujesz się na konto mamy i z tamtego konta oglądasz, a to albo jest... z telefonu, tak, albo na telefonie patrzysz. Przepraszam, no. Macie. No, porozmawiamy kiedy indziej, no. Ja oglądam cały czas tylko na telewizor. Tak, no jadę do babci z jej kota oglądam. To z tego to się dzielicie, tak, no. Papa, co robi? Dobrze, króciutko. Już nie jestem na niego zły. Po tym co zrobił. Ej, kokser ma taki głos? Jakby siedział, jakby tak ważył 100 kilo i by siedział taki przed tym komputerem, nie? Ja nie ważę 100 kilo, ja ważę 99,5 dekilu. Nie, ja ważę 100. No ale ty! Jak zjadł? Dobrze, piąteczka! Nie, no żartuję, ważę 70. Nie, no kokser! Dobra, zniszczy marzenia Polaka, Adama Żyły. I Mariusza ciężko. Pudzianowskiego. Tak. I Mariusz Peszko, Sławomir Pudzianowski, tak. Witamy, kochani, bardzo serdecznie. Tak, kolejny odcinek z Antarnet. Proszę zobaczyć, lekko się ekranczyna, ale nie ma się co przejmować. To jest właśnie efekt emocji w tej grze. Tak. Dzień dobry.
Nie, a nie wychodź! Co się stało tutaj? O mój Boże! Asi 1-3. Markę tutaj. Oj, co to za koszuleczka? 4-2-0 chyba. A pozor dla kumatych. To chyba każdy o tym wie. Rembo. Nie Rembo, tylko Grajzy! Idź tam zakręć jakąś pizzą. Można w tej grze kręcić pizzą? Nie. Przepraszamy państwa za wszelkie komplikacje, ale nasz tutaj zawodnik postanowił sobie poszperać w meduny. Ustawienia, nie? Tak, ustawienia są ważniejsze niż rozgrywka. To tak działa w tych czasach. Jest, dobra. Dobra, pizza, idź tam, gdzie pizza. Idź kręć pizzę, Władziu. Co jest? Idź kręć, nie, ktoś tam zygał. Czemu on zygał? Ej, dawaj, dawaj, idź kręć pizzę, na kręć, prawo. Kręć paczka. Uciekaj. Dawaj, pozygał się. Mocno, mocno, uderz go, z prawej, z prawej. Dobra, dobra, dziękujemy za spektakl, pięknie, tylko a proszę. A możemy kogoś pozdrowić? Można kogoś pozdrowić? Nie, na razie. Nie, no dobra, niech pozdrowi, niech pozdrowi. Wszystkich moich kolegów i całą rodzinkę pozdrawiam. Dobrze, mordo, dobrze, o to chodzi w życiu. Kira, dziewczyna plus 16, singiel. Henryko, chłopak, singiel. Oj, tam chłopaka się randeczka. Masz winko, przygotuj winko, szybciutko, mordeczko. Dobra, jesteśmy przygotowani, mamy soczek jabłkowy, tak, powiedz. Soczek jabłkowy? Tak, soczek jabłkowy. Ale pachnie. No ja bolę. Dobra, to co, wbijamy? Dawaj, no. Nie przeszkadzajcie sobie, nie tak, przeszkadzajcie. Tak, 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 wypijemy tak za wasze zdrówko. No, nie przeszkadzajcie sobie. Nie, nie, nie. Nas tu nie ma, nas tu nie ma. Dobrze, dobrze. U mnie idealnie. Nie, pyszne. Tak, tak. A co robicie? Ale duszno. Tak, no to... Gorąco na tym kanale. Kira coś dzisiaj mało mówi. Ona wie, jest w szoku, tak. Teoretycznie ona śpi. Ja tu śpię. Ja ją tutaj trzymam, bo ona chce usnąć, a ja jej nie pozwalam. My też będziemy spali niedługo. Ej, Maciuś, mam pytanie. Oceniłbyś moje prace z administratorką serwera? Czekaj, bo nie doszło do mnie. Mogę coś powiedzieć? No. Ja jak tak buchnę, to dzisiaj nigdzie nie pojedziemy. Dodam cię do znajomych, jak pokażesz, jak się wyrywa kobiety. Ale no niestety nie mogę pokazać, bo to już jest moja kobieta. Bo to jest moja siostra, nie? Dobre. Wyciszył się. Ty ma dość, chłopak. On na lekcji jeszcze siedzi. Aha, i pewnie ma pytanie. Pewnie, nie, pewnie się nie wyciszył, nie? Przepraszam pani, ale no Maciek bił, no i tam musiałem z nim pogadać. Kira, powiedz nam, czy Henryko to dobry chłopak? Bardzo. Pani od informatyki mnie spytała. Mówiłam. Dobra, Kira, teraz cicho, bo wrócił, dobra? Kira, o co chodzi? Co oni tam gadali? Napisz. Nas tu nie ma, rozumiesz? Dobra, ja mam pomysł. Odegrajcie, jakbyście byli na przykład gdzieś w restauracji. Stawiasz obiad. On wie, co robi. Ja myślę, że... Dobra, no. Dawać. No. A jak kartę mam bez dna, to po pierwsze. Co zrobić? Co? Mówię, że ja nie mam karty bez dna. Zaczyna się za 3, 2, 1, akcja! Witaj, Kira. Pójdziemy sobie... Witaj, dzisiaj. Kira! Stary, jak ty zaczynasz? Kochanie! Dziewczyna, ty do mnie... Witaj, Kira! Jak tak? Jeszcze raz, od nowa. Lecimy. 3, 2, 1, akcja! Witaj, Kira. Witaj, znowu witaj! Nie witaj! Cześć, kochanie! Nikogo nie witasz! Witam w skarbie! Powiedzmy, że już się widzicie od pół godziny na przystanku autobusowym. Okay, okay. Nie mówisz do niej witaj, no dobra. Nie no, albo po pół godziny dopiero zaczynałem ze sobą rozmawiać, nie? Tak, ale nie mówisz witaj! Jeszcze raz, 3, 4, akcja! Łapię ją za rękę, lecimy to resztą w racji. No i potem was na atak bomba na oko. Przychodzi kelner, daje listę zakupów, znaczy tam z jedzeniem. Ja się jej pytam, co chce zamówić. Ona odpowiada pewnie coś wege. I ja takie mówię, no okej, to poproszę razy dwa. I jeszcze butelkę szampana, nie? Dobrze. Przynosi. Taki smutny moment, podchodzi gość, zapisuje, a 18 jest? Do wodziki proszę. Do wodziki. Nie ma, nara. Daliście mi pomysł i przychodzi kelner, mówi, że nie masz 18 lat. A ja takie z kieszeni wyciągam dwie małpeczki, a kieliszku. Dobre. A ty dojście. Przygotowany już, no. Pięknie, to mi się podoba. Przygotowaliśmy się na zjedzenie suroweczki. Też wziął z domu, nie? Przejdziemy się do parku, no nie? Idziemy, złapałem ją za rękę, zatrzymuję ją, patrzę się jej w oczy
i mówię, kocham cię, i ją całuję. Nie mogę, polej Madziu, bo to... Ona odpowiada, że nie, kopie mnie w jaja, ja się zwijam z bólu i ona idzie sobie. Ej, to było dobre. Przepraszam, że przez nas twój związek się rozpadł. Nie, spokojnie, spokojnie, znajdę sobie nową. O nie! Trzymaj się, Hendriko i Kira. Trzymajcie się, pa, dzięki. Pa, pa, pa. No, dobra, bo to co, Patryczku, ja takim akcentem bym zakończył ten... Ej, naprawdę to dobro... Co ty zrobił? Nie, bo mi zamek pękł. Aha, myślałem, że z nosa tak wygrzebałeś. Kto ma aparat i się męczy z tym, zostawia komentarz. Zostawcie 25 tysięcy łapek w górę. Lecimy z kolejnym zagubionym w internecie. Cicho! Zostawcie subskrypcję na kanał. Cicho! Nie, jeszcze powiedz, co miałeś. No cicho, cicho, bo mnie głowa, bo dobra, trzymajcie się. Nie, zostawcie łapkę, proszę, i suba, proszę.